Kacper chce żyć i wrócić do domu. Ciężko było na samym początku, bo ja nie mogłam zrozumieć, dlaczego tak się stało. Tomasz Nesterowicz za Tomasza Wątora. Trzeba po prostu poszukać innych rozwiązań. Muzeum Ziemi Lubuskiej pękało w szwach. Pora, żeby młody człowiek, jakiś młodszy ode mnie może, został dyrektorem. Agnieszka Hałas, dzień dobry. Zaczynamy Kronikę Lubuską. Pomóż Kacprowi wrócić do domu. Od narodzin w listopadzie przebywa w zielonogórskim szpitalu, a przeżyć nie pozwala mu zespół wad wrodzonych. Ma problem z przyjmowaniem jedzenia, dlatego jest karmiony przez sondę. Oddycha tylko dzięki przeprowadzonej tracheotomii i sztucznemu nosowi. Mimo piekła, jakie zdążył przejść w ostatnich miesiącach, na jego twarzy pojawia się uśmiech. Kacper chce żyć i wrócić do domu, ale na razie jest to niemożliwe. Kacper urodził się 5 listopada ubiegłego roku z wrodzoną artrogrypozą i zaburzeniami neurologicznymi. Chłopiec nie potrafi przełykać, pokarm przyjmuje przez sondę. Ciężko było na samym początku, bo ja nie mogłam zrozumieć, dlaczego tak się stało. Ale jakoś doszłam do tego. Wiem, że muszę być silna. Dziecku też tak samo pomóc tyle, ile mogę. Dziecko żyje dzięki przeprowadzonych zabiegach gastrostomii, tracheotomii i plastyki żołądka. Na co dzień przechodzi ciągłą rehabilitację. To bardzo rzadki przypadek przewlekłej choroby. Dzieciątko miało kłopoty z odruchem ssania, z koordynacją ssania i połykania i równoczesnego oddychania. Dziś mija dokładnie 145 dzień, który Kacper spędza w szpitalu. Pani Anna chce w końcu zabrać go do domu, ale wymaga to specjalistycznego sprzętu i opieki, które kosztują krocie. NFZ refunduje koszt jednej rurki tracheotomijnej na rok, ale dziecku potrzebne są 4 w miesiącu. W połączeniu z kosztami rehabilitacji jednorazowy zakup pełnego sprzętu to ponad 8 tysięcy złotych. Po pierwsze jest potrzebny sak. I teraz, proszę Państwa, sak najczęściej jest elektryczny. I on jest najsilniejszy, najlepszy. Ale zdarza się, że nie ma prądu. W związku z tym powinien być prosty, dodatkowo prosty, nożny sak. Gdybym miała dziecko w domu, więcej bym przy nim zrobiła. Tak samo i rehabilitację, i ćwiczenia, to co jest potrzebne. Ja wiem, że niektórzy mówią, że pytają się, czy dam sobie w ogóle radę. Ja wiem, to jest moje dziecko, wiem, że ja muszę, ja chcę temu dziecku pomóc. Z pomocą idzie stowarzyszenie Warto Jest Pomagać. Na razie udało się zebrać 15 tysięcy złotych, ale dzięki Państwu pomoc może być znacznie większa. Wszystkich Państwa zachęcam do tego, abyście pomogli, abyście w tym ostatnim okresie rozliczeniowym 1% podatku przekazali swój 1% podatku właśnie dla Kacpra, wpisując numer KRS 000 318 521 i w celu szczegółowym wpisali Kacper Irski. Kacper mimo ogromnej krzywdy zaprzyjaźnił się ze szpitalnym personelem i dzieli się z nim od czasu do czasu uśmiechem. Kiedy będzie mógł wrócić do domu, z pewnością będzie szczerszy. Przy budowie dróg w naszym kraju, choć trudno w to uwierzyć, nie można obejść się bez najnowszych technologii. Przekonywali dziś wykładowcy i profesorowie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podczas seminarium zajrzeliśmy w głąb asfaltowej czerni, gdzie geosyntetyki, geotekstylia i geokraty pozwalają zachować infrastrukturę drogową w nienagannej kondycji.
że trudno sobie wyobrazić dzisiejsze drogownictwo, budowę lotnisk, budowę linii kolejowych, prawda, bez tych materiałów. Także to po prostu na co dzień nie widzimy, bo to jest zakryte, to jest schowane z reguły. My widzimy te zewnętrzne bloczki betonowe, te gabiony. No, często jest tak, że te kamyczki, prawda, które układane na ścianach, one są często jako tylko ściana pozorna. Tak naprawdę nośnym elementem jest to coś w środku. Na zewnątrz mamy tylko elewację, cienką elewację i to dzięki temu możemy szybciej budować, trwalej budować, dłużej się cieszyć tymi obiektami, prawda? No i przede wszystkim przyspieszyć tempo realizacji tych obiektów na dużo więcej lat. Od dawna także pokonywanie różnego rodzaju terenów podmokłych i innych stosuje się także geosyntetyki, wszystkie z tym związane sprawy. Czyli zapewnienie nośności gruntu, zapewnienie, biorąc pod uwagę mosty, to także powiedzmy nawierzchnia, korpus drogowy, wszystkie inne elementy. Dlatego też na wszelkiego rodzaju konferencjach trudno sobie wyobrazić, żeby nie mówić o tym, jak, w jaki sposób zapewnić nośność drogi, mostu i wszystkich innych. Dzisiejsze seminarium jest kolejnym dowodem na to, że nasz kontakt z przemysłem, z rozwiązaniami innowacyjnymi jest trwały i no, bardzo efektywny. Dbamy o to, żeby studenci mieli kontakt z tymi nowymi technologiami. Długa na 10 metrów, waży 14 ton. Intensywny żółty kolor sprawia, że trudno jej nie zauważyć. Taka jest nowa równiarka, która trafiła do Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zawadzie. Dzięki niej można od zera wybudować drogę tłuczniową lub naprawić uszkodzoną nawierzchnię. Na terenie dawnej gminy jest blisko 170 km dróg gruntowych i zdecydowana większość wymaga naprawy. Maszyna służy do równania właśnie dróg gruntowych. Przede wszystkim będzie do tego służyć, a może również budować drogi od podstaw, przygotowywać drogę do budowy. Opuszczamy lemierz no i staramy się to jakoś wyrównać, żeby to miało ręce i nogi. Nie nazwałem go jeszcze, chociaż już redaktor z nasz złącznika nazwał ją smoczycą żółtą. Profiluje nawierzchnię, likwiduje nierówności, rozciąga nowy materiał typu tłuczeń drogowy, typu jakiś gryz, jakieś żwiry, które będą zastosowane. Również zrywa jakieś utwardzone miejsca, twarde, ma takie zrywaki. Ma szereg różnych tam możliwości, że tak powiem, pochylania tego lemiesza, pracowania na skarpie, więc jest dosyć uniwersalną maszyną. Andrzej Duda, kandydat PiS na prezydenta, na Słowacji przekonuje, że po wejściu Polski do strefy euro znacznie wzrosną ceny. Działacze PiS w Zielonej Górze idą w jego ślady i w ramach kampanii wyborczej ruszają do Zielonogórzan z pytaniem o wejście do strefy euro. Miejsce i czas spotkania z wyborcami nie były przypadkowe. Sobota, targowisko przy Owocowej. Jak ja mam 800 zł renty i dostanę euro, ile ja będę miał? No powiedz pan, ile ja będę miał? Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy. Obok euro jeszcze temat in vitro, pakiet onkologiczny i sprawy finansowe ze skokami na czele. Tak? Proszę bardzo. Działacze Prawa i Sprawiedliwości, którzy w sobotę pojawili się na targowisku przy Owocowej, trafili w czułą strunę, poruszając temat wprowadzenia w Polsce euro. Platforma robi to zbyt szybko, tłumaczyli. Do euro możemy wejść wtedy, gdy będziemy... Nasze płace, nasze zarobki będą takie, że będziemy mogli sobie pozwolić na to. Dzisiaj, jeżeli byśmy przeliczyli przy kursie, jakim jest, to byśmy potem widzieli, jakie emerytury by były. Poseł Jerzy Materna i zielonogórscy radni Prawa i Sprawiedliwości wręczali kupcom i klientom targowiska ulotki. Na broszurach porównanie cen tych samych produktów kupowanych w Polsce za złotówki z tymi nabytymi w strefie euro. To zachwieje tak naprawdę gospodarką finansową naszego państwa. My jako państwo nie jesteśmy jeszcze przygotowani do tego, żeby to wprowadzać. Nasza waluta nie jest tak silną walutą. Na klientach targowiska takie przedstawienie sprawy zrobiło wrażenie. Niektórzy żartowali, że po wprowadzeniu w Polsce euro będą otrzymywać pensję w jednym banknocie. Inni, za przykład, podobnie jak działacze Prawa i Sprawiedliwości, podawali Słowację. Pojawiają się informacje, że na Słowacji euro niszczy gospodarkę. Bo to jednak są wyższe ceny i tak dalej, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to nieuniknione przez to, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Żebyśmy my zarabiali w euro, no to całkiem by było inaczej, nie?
Politycy w czasie akcji zachęcali do udziału w wyborach prezydenckich 10 maja i do głosowania na kandydata Prawa i Sprawiedliwości Andrzeja Dudę. Tomasz Nesterowicz za Tomasza Wontora. Działacze SLD chcą zmian w miejskich strukturach partii. To konsekwencje słabego wyniku w marcowych wyborach. W szeregach sojuszu coraz głośniej mówi się o zmianie na stanowisku szefa miejskich struktur. Nowym liderem, co wskazują partyjni koledzy, mógłby zostać Tomasz Nesterowicz. To jedyny reprezentant SLD w ratuszu. Dobra. Melduję się u Ciebie. Na razie, trzymaj się. Radosław Brodzik, były radny SLD, dwa tygodnie temu w wyborach samorządowych zebrał ponad 360 głosów. Mandatu nie zdobył. To wynik, który z jednej strony mnie satysfakcjonuje, bo pokonałem kilku kandydatów z różnych organizacji politycznych. To kolejny z pewniaków na liście SLD. Za sobą ma 4 kadencje. Doświadczony samorządowiec Edward Markiewicz. Wynik dobry, ale do ratusza Markiewicz się nie dostał. Trzeba po prostu poszukać innych rozwiązań. Najłatwiej zrobią to nowi ludzie, którzy po prostu wniosą trochę świeżej krwi. Po prawdziwej wyborczej klęsce w miejskich strukturach SLD coś drgnęło. Działacze sojuszu chcą zmian. Radosław Brodzik, wiceszef miejskich struktur oraz szef sztabu wyborczego, po słabym wyniku postąpił honorowo. Oddał się do dyspozycji kolegów. Ja zrezygnowałem z dnia 26 marca. Edward Markiewicz podkreśla, że w sojuszu muszą nastąpić zmiany. Nie chodzi tylko o doraźne łatanie ran. Chodzi o nowe twarze w zarządzie. Na 27 kwietnia zaplanowano konwencję partii. Wówczas zapadną decyzje o absolutorium dla zarządu. Nie wiem, czy to pójdzie w kierunku częściowej wymiany, czy całkowitej. Myślę, że to dopiero na konwencji się okaże. W SLD coraz głośniej mówi się o zmianie na stanowisku szefa miejskich struktur. Tomasza Wontora mógłby zastąpić Tomasz Nesterowicz, jedyny reprezentant lewicy w ratuszu. Poinformowałem członków rady, że jeżeli takowa możliwość się pojawi, mam zamiar wystartować w ewentualnych wyborach na funkcję przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Zielonej Górze. Dziękuję panie przewodniczący. Przypominamy, 4 lata temu Sojusz Lewicy Demokratycznej, rozpoczynając kadencję, miał 10 radnych. Więcej o zmianach w miejskich strukturach SLD w powiększeniu. Gościem programu będzie Edward Markiewicz. Muzeum Ziemi Lubuskiej pękało w szwach, wszystko za sprawą 70. urodzin placówki. Z tej okazji zwiedzający mogą oglądać wystawę, na którą składają się najciekawsze eksponaty muzeum, na co dzień ukryte w archiwach. Jubileusz był połączony z oficjalnym pożegnaniem Andrzeja Toczewskiego, który po 17 latach żegna się ze stanowiskiem dyrektora. Ze świecą szukać zielonogórzanina, który choć raz nie przestąpił progu Muzeum Ziemi Lubuskiej. Większość z nas trafia tu już na początku edukacji. Skojarzenia ze szkoły podstawowej jeszcze, pierwsze. Jakieś takie wystawy, które kiedyś oglądałem, moje ulubione gdzieś tam, Gsiński się pojawił tutaj w którymś momencie. Nie jestem zbyt częstym gościem, ale pojawiam się. Muzeum stara się wychowywać kolejne pokolenia zwiedzających, organizując m.in. warsztaty artystyczne i edukacyjne. Podziwiam ich też za to, że to działalność edukacyjną dla dzieci, dla młodzieży, klasy, lekcje muzealne i tak dalej. Jak oni to będą powoli poznawać, to już się przyzwyczają, że trzeba iść do muzeum. Właśnie mija 70 lat, od kiedy niemieckie Heimatmuseum stało się polskim Muzeum Ziemi Lubuskiej. Muzeum Zielonej Górze zaczęło działać już w marcu roku 1945. Z tej okazji jubileuszowe spotkanie pełne wspomnień i podsumowań. Muzeum to jest taka średniowieczna instytucja oparta na autorytecie dyrektora, jego zainteresowaniach, jego wykształceniu. Poprzedni był historykiem sztuki, więc budował Muzeum Artystów. Ja jestem historykiem, budowałem Muzeum Tożsamości. Z okazji okrągłej 70 muzeum odkrywa swoje najcenniejsze skarby. Wystawa Muzeum w Zielonej Górze 1945-2015 to najciekawsze obrazy i eksponaty gromadzone od początku istnienia placówki. W takich cząstkach mniejszych oglądałam to na poszczególnych wystawach. A teraz jest to skupione na jednej wystawie. Ja w ogóle od zawsze kochałam muzea, bo tu nie sposób się nudzić, zawsze coś się zobaczy fajnego. Jubileusz zbiega się z pożegnaniem Andrzeja Toczewskiego, który po 17 latach żegna się ze stanowiskiem dyrektora. Chciałbym, żeby towarzyszyła pieśń ojczysta pan dyrektorowi, żeby od czasu do czasu sobie zaśpiewał. Pora, żeby młody człowiek, jakiś młodszy ode mnie może, został dyrektorem i dalej rozwijał tą placówkę.
W konkursie o stanowisko dyrektora powalczy 10 osób. Następcę Andrzeja Toczewskiego poznamy pod koniec kwietnia. Po kilkunastu latach przerwy z koncertem na zielonogórską scenę powrócił legendarny jazzman Zbigniew Namysłowski. Przy pełnej widowni wystąpił w Piekarni Cichej Kobiety w ramach czwartej zielonogórskiej wiosny bluesowo-jazzowej. Płyty Namysłowskiego, Winobranie i Kujawiak Goes Funky stały się w Polsce przebojami jazzowymi oraz zostały uznane płytami wszechczasów w polskim jazzie. Zielonogórzan artysta czarował utworami inspirowanymi folklorem. Grał na scenach Australii, Brazylii czy południowej Afryki. Tym razem w ramach czwartej wiosny bluesowo-jazzowej Zbigniew Namysłowski zagrał w Zielonej Górze. Zdaniem artysty to nie przestrzeń, a ludzie budują atmosferę koncertu. Raczej nie zależy od miejsca, tylko od publiczności. Jeżeli jest fajna publiczność, to wszystko jedno mi jest, czy to jest małe, czy duże miejsce. Namysłowski to pierwszy polski jazzman, który wydał płytę za granicą. Karierę zaczynał jako wiolonczelista w legendarnym studenckim klubie Hybrydy. Potem odkrył jazz nowoczesny i rozpoczął karierę saksofonisty. Namysłowski ma na muzycznym koncie 30 autorskich płyt. Na scenie Piekarni Cichej Kobiety można było usłyszeć utwory, które znajdą się na kolejnej. Płyta będzie się składała z takich bardzo ludowych i ludowych melodii, nie, ludowych nie, takich inspirowanych różnymi folklorami i polskimi nie tylko. Podczas kolejnej odsłony wiosny bluesowo-jazzowej wystąpi Jacques Kuba Seguin z Kanady w towarzystwie tamtejszych muzyków. Usłyszymy Litania Projekt. Litania Projekt to jest jak gdyby kolejne kompozycje i propozycje muzyczne Jacques'a Kuby Seguin, trębacza z Montrealu. Przyjeżdża ze świetnymi muzykami, m.in. kontrabasistą. Muzycy od lat rokrocznie koncertują w Zielonej Górze. Piekarnię Cichej Kobiety odwiedzą 8 kwietnia. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Kroniki Lubuskiej. Za chwilę tradycyjnie pogoda, sport i powiększenie, na które zapraszam w imieniu Łukasza Chybińskiego. Dziś jego gościem będzie Edward Markiewicz z SLD. Zostańcie Państwo z nami.